Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance PT2. No i ostatnio zostaliśmy niestety porwani, więc myślę, że ta osoba, którą spotkaliśmy, mógł być to jakiś, nie wiem, naukowiec? Może to właśnie do niej głowy z wojska. Być może dzisiaj najprawdopodobniej się tego dowiemy. Nie kontaktuję prawie wcale. Wiem, że mnie wiąże, dotyka gdzie tylko chce. Linie się. Ląduje na tylnym siedzeniu sedana. I nic. Pustka. Ciemność. Karen. Co ja tu robię? Jak się tu znalazłam? Papieros. Murphy. No tak. Teraz wszystko jasne. Jakoś ma sens. Znacznie więcej sensu. W mojej głowie wirują kształty. Imiona, głosy. Wszystko jest mgliste, niejasne. Zatracam się. Znowu widzę twarze tych, których zabiłam. Przede wszystkim ją. Spogląda na mnie. W oczach widzę pustkę, bezdenną otchłań. Czy jesteś diabłem? Zawsze będzie ze mną. Nigdy mi nie odpuści. Na jej miejscu. Świeżak. Inicjacja. Pierwsze zadanie rytuału przejścia. Szczególnie ważne w kontekście dalszej pracy. Czy przejdę rytuał? Okaże się godną zaufania. Czy wszystko stracę? Mogłabym się zastanawiać, kluczyć. Ale zaraz wszystko się wyjaśni. Za kilka chwil nie będzie odwrotu. Przekonamy się, ile warta jest Karen Stamp. Docieram na miejsce. Drogi, bardzo drogi dom. A jak to mówią, pierwszy milion trzeba ukraść. Egzekucja. Zwykle kojarzy się z mafijnymi porachunkami. W tym przypadku to zlecenie wydane przez powiązaną z rządem i wojskiem agencję. Działają tam, gdzie zwykłe metody mogą być zawodne. Moje zadanie? Bardzo proste. Krótka robota, może na kwadrans. Zlikwidować człowieka, który śmieje się sprawiedliwości w twarz. Śpi nieświadomy czekającego go losu. Zimna lufa ląduje przy skroni. Pociągnij za spust. Nie wypał. Czasem się zdarza, ale akurat w takiej chwili? Piskam pod nosem dosadne przekleństwo. Skrzypią drzwi. Ktoś tu jest? Niemożliwe. Upewniłam się przecież, że będę sama. Odwracam się powoli. Czy jesteś diabłem? Dziecko robi kilka kroków w moją stronę. Spoglądam na leżącego gangstera. Ma otwarte oczy. Nagle wszystko wywraca się do góry nogami. Leżę na ziemi. Przemoczemy się, walcząc o mój pistolet. Pada strzał. Nie wiem, kto pociągnął ze spust. Ja czy on? Ale jakie to ma znaczenie? Dziecko pada martwe. Kula przebiła brzuch. Nie muszę być lekarzem, żeby wydać wyrok. Żadnych szans na ratunek. Czy jesteś diabłem? Czy jesteś diabłem? Świat zamiera. Karen. Momentalnie odzyskuję zmysły. Wyrywam broń. Znów celuję w gangstera. Ale on nie patrzy na mnie. Patrzy na swoje dziecko. W szoku. Pociągam za spust. Ciche kasznięcie. Zostało mi tylko upozorować scenę. Ma wyglądać niewinnie. Na samobójstwo.
Dealer przedawkował własny towar, zabił dziecko, a potem oszalały z rozpaczy strzelił sobie w skroń. Banalna historia. Idealna dla gazet, ale czysta. Melduje wykonanie zadania. Z problemami, ale potwierdzam eliminację celu. Góra jest zadowolona. Inicjacja przeszła pomyślnie. Wiem, że zawiodłam. Wciąż czeka mnie najważniejsza z rozmów. Dave. Powinien gdzieś tu być, ale jak na złość, tym razem się nie pojawia. Teraz mogłabym skorzystać z jego rad, skoro tak chętnie je dawał. Klnę w myślach, szamocząc się jak ryba wyrzucona z wody. Cholera. Dobrze mnie związał. Moja głowa eksploduje z bólu, strasznego i trudnego do wytłumaczenia. Mieszanie tych cholernych leków i dragów od Marfiego nie wychodzi mi na dobre. Ciągle odpływam. Nie umiem skupić się na czymkolwiek. Cholera. Nienawidzę przegrywać ze swoją głową. Jedziemy przez las. Gość nuci sobie, śpiewa. Ale i tak nie będę z nim rozmawiać, nawet bez tego nieszczęsnego knebla. Wiem, dokąd zmierzamy. Do bazy. Tylko co z tego? Co mnie tam czeka? Jane była tylko przynętą, która miała mnie zatrzymać. On od początku wiedział, gdzie jestem. Kontrolował każdy mój krok. Już na wjeździe do miasta od stacji Boba miał mnie w garści. Musiał się świetnie bawić, patrząc, co robię. Jak tłusty kot obserwujący bezbronną myszkę. Czas pokazać, że ten gryzoń umie walczyć. Zatrzymujemy się. A, lecz grzecznie, dziewczynko. Zaraz będziemy w domu. No, no. Nic się nie martw. Nie martw, tylko grzecznie. Jeszcze pogadamy. Widzę, że bardzo chcesz rozmawiać. Pewnie masz mi dużo do opowiedzenia, co? Na pewno to będzie niezapomniana historia. Już nie mogę się jej doczekać. Poznasz kogoś. Bardzo się cieszę, że nie będziesz sama. Mrozi mnie, gdy słyszę jego śmiech. Przejmujący w połączeniu z dreszczami, jakie wciąż mnie przechodzą. Czuję się jak w piekle. Znajomy głos przez pozycję niewiele widzę, ale wciąż mogę słuchać. To chyba mi wystarczy. Tak jak myślałem. Ej, kolego, już wróciłem. Tak wcześnie, doktorze? Coś pan tam ma na siedzeniu? To wygląda jak... Nie kończy, ale słyszę, że jest mocno zaskoczony. Wiesz, przyjacielu, to moje sprawy. Ważne i... tajne. Mogę liczyć na dyskrecję? Proszę, Thomas, wiem, że byłam wyjątkowo chamska. Ale wykaż się teraz. Przecież to wbrew wszelkim regulaminom. Nie można tak wwozić ludzi do bazy wojskowej. Czy ja jej przypadkiem... nieważne. Jasne, doktorze. Zuch chłopak. Na pewno będę pamiętał, kogo pochwalić majorowi Axelrod. Cholerny idiota. Zresztą, skąd się to tak szybko wziął? Myślałam, że miał dłuższą przepustkę. Może podchodzą luźniej do kwestii związanych z dyscypliną. Nieważne. Plan, Karen. Dave. Co zrobiłby Dave? Skup się. Myśli się plączą, uciekają. Śmiech Marfiego zlewa się z warkotem silnika. Znów zapadam w sen. Odgłosy z zewnątrz docierają jak przesączone przez watę. What the fuck? Miałam bardzo proste zadanie. Dostarczyć towar Fredowi, zabrać kasę i znikać. Opcjonalnie mogłam poflirtować. Może się z kimś umówić,
Dodatkowa kasa mogłaby się przydać. Starałam się jednak tego unikać. Ci ludzie nie należeli do przyjemnych. Bar pełen tych, których na życie zarabiają poza systemem. I to całkiem nieźle. Ledwo zdążyłam usiąść, gdy w drzwiach pojawił się gość zupełnie niepasujący do sceny. Dobrze ubrany, ale przy tym przeciętny. Takich ludzi się bałam. O, znów nie ma zmęczenia. W kilka chwil odwrócił się, a bar leżał pełen stosów ciał. Wolnym krokiem ruszył w moją stronę. Widziałam, jak rośnie lufa, którą trzymał w dłoni. W jednej chwili z całkiem wygadanej dziewczyny, zaznajomionej z życiem ulicy, stałam się na powrót małym dzieckiem. Tak bardzo nie chciałam umierać. Rozgrzana lufa wylądowała na moim czole. Jeszcze raz, mała. Ja już nie mogę. Jeszcze raz. Nie zabił mnie. Wtedy uśmiechnął się i kazał iść za nim. Kupił mi porządny obiad i dał coś znacznie lepszego. Siebie. Swoje nauki i rady. Stał się moim mentorem. Kimś, komu mogłam bezgranicznie zaufać. Pokazał mi kodeks i zaoferował drogę, którą sam szedł. Drogę, którą nie każdy może iść. Dlaczego byłam wybrana? Nigdy mi tego nie zdradził. Sądziłam, że oszczędził mnie, bo jego własne przekonania nie pozwoliły mu zabić kogoś niewinnego. Ocalałem tylko ja z kilkunastu ludzi. Dave nie był człowiekiem, nie jeśli chodzi o sprawność, walkę. Chciał mnie ulepić od nowa. Katował ćwiczeniami, nauką. Stałem się kimś więcej niż brudną dziewczyną z ulicy. Nie zawsze mogłam to znieść. Popychał mnie do granic, wierząc, że tylko tak mogę się rozwinąć. Naprawdę, nie dam rady, nie mam tyle siły. Nikt nigdy się z tym nie rodzi, mała. Jesteś mniejsza, wykorzystaj to. Wykorzystaj spryt. Atakuj. Miarkuję cios i żeby go zaskoczyć, uderzam drugą pięścią. Dave umie to przewidzieć, jak zawsze. Wkłada w każdy cios dokładnie tyle siły, żeby mnie nie zniszczyć, ale żebym poczuła. Boli. Ej, poczułam. I dobrze. Nigdy mi się nie uda. Nigdy! Wszystko wymaga czasu. Jeśli nie umiesz przyjąć ciosu, nie dasz rady. Połowa tej pracy to obrywanie. Zawsze. Musisz wiedzieć, co czuje zbite ciało. Sobota, 10:26. Pokój przesłuchań. Halo, Lala. Żyjesz? Oj, jak głowa. Boli? Może chcesz jakiś proszek? Na pewno coś znajdę. Wiesz, mam tu sporo leków. Cholera. To nie był sen. A miałam nadzieję, że jak otworzę oczy, zobaczę tani pokój w motelu. I tą słodką dziewczynę. Zamiast tego... Oh fuck. Magazyn. Pewnie to gdzieś w kompleksie laboratoryjnym. Siedzę w cholernym pokoju tortur. Przynajmniej dopóki jestem przywiązana do krzesła. Ciasno spętane ręce za plecami, nogi. Nie ucieknę teraz. No, widzę, że tak. No dobrze, dobrze. Bo mi się przydasz, Lala. Skąd się tu wzięłaś, co?
Powiedzmy mu prawdę. Dobrze. Chyba i tak to wiesz. Uśmiecha się obleśnie. Coś miesza w strzykawce. Wciąż się cieszy. Ma do tego prawo, ale to chore. Mów, lala. Pracuję dla agencji. Wysłano mnie, żebym odnalazła Jane. Dziewczynę, która uciekła z laboratorium. Czy to wszystko? Powiedzmy prawdę. Nie. Miałam znaleźć doktora Murphy. Ciebie, jak sądzę. A czegoż to chce ode mnie agencja? Gdybym mogła, wzruszyłabym ramionami. Przecież nie spowiadają mi się z takich rzeczy. I on to wie. Nie powiedziano mi. Mam cię do nich zabrać. Jak miło. Wiesz, chyba jednak nie pojadę. Nawet nie dlatego, że coś to zmieni. Po prostu agencja przychodzi do mnie. Zresztą, jeden wasz agent już czeka. Też jest moim gościem, wiesz? Kto? Oby nie. Muszę zapytać. Kogo masz? Kogo porwałeś? Kogo masz? Świetne pytanie. Tak troszysz się o znajomych? Niech pomyślę. Ten agent to taki niepozorny gość. Wygląda jak pan nikt. Nie zwracasz na niego uwagi. Bardzo miło nam się rozmawiało w barze, aż nagle poszedł spać. Wypił coś, co mu zaszkodziło. I w sumie szkodzi do tej pory. Kto to jest? Jak ma na imię? Mówił, że nazywa się Dave. Ale kto by tam wierzył szpiegom, co? Kłamią, bo to ich jakby obowiązek, nie? O cholera. Cały czas był w Greyville. Tak blisko, a jednocześnie. Cholera, Karen. Wciąż twój były mentor. Czy to zmienia wszystko? Pojawiał się, bo jest blisko? Pomogłam go wyczuć? Wróć, Karen. Co takiego? Siła nadprzyrodzona? Czuję lekkie ukłucie. Igła wbija mi się w szyję. Nie wiem, co mi wstrzyknął, ale czuję się jak lalka. Odwiązuje mnie od krzesła, stawia na oparciu, z liną przerzuconą wokół szyi. Najwyższym trudem zachowuję równowagę. Czuję, jak pot spływa mi po plecach. Odpływam i odzyskuję zmysły na przemian, balansując na krawędzi. To, co właśnie widzę. Oby było to tylko wytworem mojej wyobraźni. Znów odpływam w sen. Koszmar? Widzę go idealnie na celowniku. Wzięłaś poprawkę na wiatr? Opad pocisku? Tak, pewnie. Strzelaj. Pocisk bija się perfekcyjnie w cel. Środek tarczy zawieszonej kilkaset stóp dalej na innym wieżowcu. Takie proste, Dave. Bo to mi walka. Każdego mogę tak zdjąć. Możesz, ale to żadna sztuka. Musisz okazać szacunek swojej ofierze. Pamiętasz o kodeksie? Jak mogłem zapomnieć? Nauki, które wpajał mi na pamięć. Nauki, które miałam wyryte w mózgu tak głęboko, że zawsze mogłem je cytować. Zasady. Nie zabijaj tych, którzy nie są celem. Nie jesteś mordercą. Jesteś narzędziem, które eliminuje. Które służy swoim panom. Jak Ronin. Wojownik, który oferuje swoje usługi tym, których uznaje za godnych. W naszym przypadku to agencja. W końcu działała dla większego dobra. Co tam jeszcze było? Okazuj szacunek. I wiele, wiele innych. Im bliżej jesteś, tym lepszym jesteś łowcą. A tylko to się liczy. Dla takich jak my, nie pieniądze czy luksus, ale prawdziwość względem swojego charakteru.
Niezłomność, Karen. Przestrzeganie zasad. Rozumiem. Nóż przy szyi. Dave zawsze uważał, że to jest najlepsza, najbardziej prawdziwa forma odbierania życia. Bliskość ofiary. Namacalny kontakt. Trudne, wymagające i czyste. Dlatego tak bardzo cenił swój nóż, pamiątkę z wojska. Przypominał mu, kim jest i dokąd idzie. W pewien sposób był z nim nierozłączny. Sobota, 15:21. Pokój przysłuchań. Budzi mnie upiorny głos. Dźwięk dzwonka, którego tu nie powinno być. Wciąż jestem w laboratorium tego szaleńca. Spoglądam na ekran. Nieznany numer. Odbierz. Wciskam zieloną słuchawkę. Słucham. Poddaj się, bo nie masz szans. Jesteś porażką. Dostałaś proste zadanie i przegrałaś. Zawiodłam znowu. Przyznaję się. Poczucie ulgi? Trudno nazwać to tak jednoznacznie, ale tak, jest mi lżej. Wiesz, że do niczego się nie nadajesz. Chcę być lepsza, inna. Dałyśmy ci dom. Ty z niego uciekłaś. Całe życie uciekasz od odpowiedzialności. Nie zmienisz tego, czym jesteś w środku. Chcę udowodnić, kim tak naprawdę jestem. Pokazać, że wszyscy się mylą, bo przecież nie zawsze przegrywam. A nawet jeśli, to nie warto mnie skreślać. Umiem się odbić? Tak, umiem. I właśnie to muszę zrobić. Droga na szczyt, zaczynając od Greyville. Próbuję się ruszyć, ale nie mogę. Przecież przed chwilą miałam telefon. Twój największy wróg czyha po drugiej stronie lustra. Zawsze czujny. Zawsze gotowy. Podświadomość. Da się z nią wygrać? No tak. To wciąż twoja głowa, Karen. Wszystko, czego się boisz, pojawia się. Cały czas. Nie umiesz pogodzić się z przeszłością, co? Przeszłość cię zniszczy. Muszę się wydostać. Mam mało czasu. Nie wiem, kiedy on wróci. Poluzuj linę. Cholernie niewygodna pozycja. Krzesło dość chybotliwe. Do tego lina na karku i spętane ręce. Teoretycznie sytuacja bez wyjścia. Ale czy na pewno? Luzuję linę, która pęta mi nadgarstki. Ostrożnie, żeby nie spaść z krzesła. Jeden fałszywy krok i wiszę. Dosłownie i w przenośni. Czuję, jak lina trze o skórę. Zaciskam zęby. Ból to tylko przystanek na drodze do wolności. Świetnie ci idzie, Karen. W końcu jesteś wolna. Ten szaleniec? Nie wiem nawet, jak dobrze go nazwać. Nigdy nie spotkałem kogoś takiego. Wysoko funkcjonujący psychopata, geniusz, aktor. Za powierzchnością oblecha kryje się ktoś szalenie groźny. Nie należy osądzać po pozorach. Czy specjalnie gra taką postać, licząc, że nabierze innych? Że uniknie podejrzeń, wzbudzi odrazę, ale nie strach? Rozgryzę go. Na pewno. Zabieram kurtkę, portfel. Oczywiście nic nie zginęło. Chociaż musiał go uważnie przejrzeć. Czy to, że wie, jak się dokładnie nazywam, rodzi problemy? Chyba nie. Przynajmniej nie nowe. Sięgam po telefon. Zamieram. Cholera. Brak sygnału. Pomieszczenie musi być ekranowane. Inaczej mogłabym zadzwonić do agencji. Radź sobie sama, Karen. Jak zawsze. Sięgam po nóż. Zaciskam palce na rękojeści. Oho, biohazard.
Sobota, 15:32. Korytarz. Ostrożnie wychodzę na korytarz. Nie ma nikogo. Uff. Dziś chyba mam więcej szczęścia. Ej, mała. Jak ci idzie? Jak dżin z butelki. Przywołany dotykiem noża? Czy może są inne powody, dla których znów mnie nawiedza? Pewnie prochy wciąż krążą mi w żyłach. Ty też tu jesteś. Przecież jego też trzyma ten psychopata. Dave prosi mnie o pomoc? Telepatycznie? Nie, Karen. Ty też tu jesteś, Dave. Gdzie w tym budynku? Gdzieś w tym budynku? Może żywy? Prawdziwy ja? Ten, którego zawiodłaś? Co to będzie za spotkanie? Aż nie mogę się doczekać. Wybaczysz mi? Nie ja powinienem odpowiedzieć na to pytanie, mała. Tylko on. Prawdziwy, żywy Dave. Zresztą, zaraz sama się przekonasz. Wszystko zależy od tego, czy pojęłaś moją lekcję. No właśnie, Karen. Zrozumiałaś ją? Na pewno? A może chcesz przedstawić inne zdanie? Uzasadnić swoje zachowanie? Wyjaśnić, dlaczego złamałaś kodeks? Zobaczmy. Zniknął. Drzwi prowadzą do pokoju obok. Pewnie tam Murphy ma swój gabinet. To byłoby całkiem naturalne i oczywiste, że trzyma mnie blisko swojej nory. W końcu, chociaż jest tu szychą. To wciąż placówka wojskowa. A pewne rzeczy trzeba trzymać z dala od cudzych spojrzeń. Co tu ukrywasz, psychopato? Popycham drzwi, wsuwam się do środka. Nie mam zamiaru tracić więcej czasu. Muszę zdążyć się rozejrzeć. O fuck. Im szybciej do czegoś dojdę, tym lepiej. A nie mam dużo czasu. Murphy może wrócić w każdej chwili. Komputer, raport chain. Kurwa, to mnie interesuje. Raport z Jane. Raport. Imię. Jane. Pierwszy stabilny okaz projektu Primar Predator. W dwóch cyklach dobowych brak zmian behawioralnych. Kolejnym wzmożona agresja i apetyt. Wszystko według założeń. Obiekt rokuje pomyślnie. Jane. Jane jest kluczem. Tylko jakie drzwi otwiera? Raport Dave. Raport. Na marginesach odręczne notatki. Dave Roemer. Rasa biała. 45 lat. Cechy szczególne. Brak. Człowiek agencji Dave. Wyjątkowo spokojny. Silny. Dobry materiał genetyczny dla projektu Primal Predator. Nic nowego. Cóż, ciekawostką jest to, że Dave ma być dawcą materiału, albo obiektem eksperymentalnym. Oby był żywy. Idę po ciebie, Dave. Komputer. Jakie tu może być hasło? Jest jedna próba. Project Primal Predator? Dobra, zapiszmy sobie tu. Jeżeli nie trafimy teraz, to w następnym odcinku sobie spróbujemy to odgadnąć. Cholera. Pewnie dowiedziałabym się więcej, ale i tak jest tu sporo wskazówek. A, czyli nie działa w ten sposób. Czyli w ten sposób nie działa. Dobra, moi drodzy, ale... Jeżeli chodzi o resztę, oczywiście sobie ogarniemy to w następnym odcinku. I mam nadzieję, że spróbujemy jeszcze raz sobie odbić to hasło. Ale tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Dzięki wam wielkie za tyle subskrypcji oraz pragnę tylko przypomnieć, że na Discordzie działa już bot, można grać w ekonomii oraz wygrywać gry oraz sprzęt komputerowy. W tej chwili właśnie trwa event do 16 listopada, bo zaczęty był wczoraj. Dzisiaj w sumie nagrywam ten odcinek i dzisiaj również jest zakończenie konkursu i mam nadzieję, że
zdążycie jeszcze obejrzeć odcinek i wejść na Discorda, aby wziąć udział w tym konkursie. Trzymajcie się jeszcze raz. Do zobaczenia. Grał dla was Shiro. Hej, hej!